Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu pokażemy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przegrali tamtą walkę, bo jej wygrać nie było sposobu. Powiemy też o Dniu Kobiet. Życie by było puste, nic nie warte bez kobiet. Oraz przypomnimy Suwalski Kaziuk. Wszystkim wystawcom chciałbym podziękować za przyjazd do Suwał. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod patronatem Jarosława Zielińskiego odbyły się w Suwałkach. Było złożenie kwiatów w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Pocztów Sztandarowych pod pomnikiem żołnierzy 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Koncert poświęcony żołnierzom wyklętym w Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia oraz wykład historyka doktora Jarosława Schabińskiego. Podczas okolicznościowego wystąpienia głos zabrał poseł i wiceminister Jarosław Zieliński. Pamięć o nich miała być wymazana ze zbiorowej świadomości na wieki. Przegrali dom swój. W białym Boże, kędy zawiewa gęsto śnieg, jak pisał Zbigniew Herbert. Przegrali tamtą walkę, bo jej wygrać nie było sposobu. Jubileuszowy 19. Kaziuk Suwalski odbył się w niedzielę w Suwałkach. Całość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Imprezę oficjalnie otworzył Czesław Rękiewicz, prezydent miasta. Wszystkim wystawcom chciałbym podziękować za przyjazd do Suwałk, za wystawienie własnych stoisk. Życzę oczywiście dla Was jak największych obrotów, a mieszkańcom udanych zakupów. Wszystkiego najlepszego i szanowni Państwo, 19. Suwalski Kaziuk uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Kaziuk to tradycyjny odpustowy jarmark, który od 400 lat odbywa się w Wilnie w Dzień Świętego Kazimierza. Od kilkunastu lat kaziuki organizowane są również w polskich miastach. Ten organizowany w Suwałkach cieszy się niesłabnącą popularnością. Coroczny bieg poświęcony pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia odbył się w Suwałkach. Tym razem uczestnicy wystartowali sprzed centrum handlowego przy ulicy Dwernickiego. To symboliczne miejsce, bo w latach 40. i 50. XX wieku znajdowało się w tym miejscu więzienie karno-śledcze drugiej klasy, w którym wykonano wyroki śmierci na działaczach niepodległościowych. Skoro jest taka okazja, żeby upamiętnić żołnierzy wyklętych, to jak najbardziej chcemy i tutaj zaistnieć i zintegrować się właśnie z tą akcją, wspierać. Pracowałam przez jakiś czas w szkole w Jeleniewie, jest to szkoła imienia Inki i ta postać jest mi szczególnie bliska. Myślę, że właśnie to zainteresuje młodzież właśnie postaciami, o których tutaj jest mowa za każdym razem, bo jednak każdy bieg poświęcony jest innej postaci. Chciałbym w jakiś sposób uczcić tak ważny dzień w historii naszego kraju, naszego państwa, naszego rozwoju demokratycznego. Na wzmożoną aktywność lisów i wilków uskarżają się mieszkańcy Suwałk i okolic. Zwierzęta w ciągu dnia wychodzą poza teren lasów, podchodzą do domów i nie obawiają się ludzi. Mieszkańcy regionu niepokoją się, że drapieżniki mogą być chore i potrzebować pomocy. Jednak jak tłumaczy Wojciech Misiukiewicz z Wigerskiego Parku Narodowego, nie ma powodu do obaw. Zwierzęta przeżywają teraz okres miłosny, są bardziej aktywne i obdarowują ludzi zaufaniem. Mamy piękną słoneczną pogodę, lekki mrożek i to są warunki, podczas których najbardziej są aktywne lisy. Kiedy pada deszcz, kiedy jest słota, kiedy futro jest mokre i zmierzwione, to jest moment, kiedy liski nie opuszczają swoich kryjówek, swoich nor, pozostają w ukryciu. Natomiast w tej chwili są one bardzo aktywne. Proszę się nie dziwić w związku z tym, że one są aktywne również w ciągu dnia i można powiedzieć, że wręcz w tym okresie miłosnym obdarowują nas swoim zaufaniem. Staż w restauracji słynnego Karola Okrasy wygrali Hubert Sylwisty i Kacper Bejlik z Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Uczniowie zajęli drugie miejsce w wojewódzkim konkursie kulinarnym Gotuj z klasą. Przed nimi były tylko dziewczyny z centrum w Sokółce. W nagrodę wszyscy laureaci dostali nagrody rzeczowe i spędzą 2 tygodnie w restauracji Karola Okrasy, gdzie będą uczyć się pod okiem najlepszych. Dziś o swoim sukcesie Hubert i Kacper opowiadali Radiu 5. Jak mówili, o staż martwić się już nie muszą. Dostaliśmy szansę pracy u pana Karola Okrasy w restauracji. Jest to 2-tygodniowy staż. Myślę, że po którym zyskamy bardzo duże doświadczenie, tak już w gastronomii takiej bardziej profesjonalnej. Ten start będzie się odbywał w terminie, który ustalimy. Dla nas pasuje maj-czerwiec pewnie. Start będzie polegał na tym, że po prostu 2 tygodnie u niego w restauracji będziemy pracowali na kuchni razem z nimi, z jego szefami kuchni, jego pracownikami.
Młodzi radni Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miasta mają głos. We wtorek uczniowie spotkali się w Bełckim Ratuszu z prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem i przedstawili swoje propozycje inicjatyw i inwestycji służących dzieciom i młodzieży. Spotkanie poprzedziły warsztaty w szkołach, które odbyły się pod koniec lutego. Rozmawiano o obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bezpieczeństwie, cyberprzemocy i aktywności sportowej. W każdej z tych dziedzin młodzież zaproponowała kilka pomysłów. O tym, które zostały przegłosowane, mówi Kacper Kopyciński ze Szkoły Podstawowej nr 4, pełniący funkcję przewodniczącego Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miasta Ełku. Pracowaliśmy w każdym z tych punktów po kilka wniosków, ale do prezydenta z każdej grupy wystosunkowaliśmy po jednym. Na przykład takie jak wymiana międzyszkolna plakatami o bohaterach mniej znanych, o wprowadzeniu do tematów lekcji wychowawczych zasad bezpieczeństwa, o świadectwach osób, które odczuły na własnej skórze cyberprzemoc. W czwartek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To czas, w którym mężczyźni okazują płci pięknej sympatię, szacunek i wdzięczność. Za co panowie najbardziej kochają kobiety? Za oddanie i przede wszystkim za miłość. Mówią zapytani przez Radio 5 mężczyźni. Mama, babcia, ciocia. No za to, że pomagają w domu. Powiedzmy, nawet jak ciocia moja nie pracuje, to też pomaga w domu, tak, i to jest jej praca, no to za to się szanuje. No za to, że są piękne, pracowite, dbają o nas, piorą nam, gotują, no bez nich świat by nie istniał. No czasami się wydaje, że co ta kobieta robi, ona wszystko robi. Po prostu życie by było puste, nic nie warte bez kobiet. Kobiety są cudne, piękne i niech tak zostanie. Że tyle jest już lat ze mną, a prawie 50. No, 30 lat się żyje razem. Za wszystko ją kocham. Kocham ją od pierwszego wejrzenia do tej pory. 32 lata jesteśmy razem, także warto kochać i warto być razem. Wchodzi w życie zakaz handlu w niedzielę. W tym tygodniu, 11 marca, po raz pierwszy wszystkie markety w Suwałkach będą zamknięte. Niedziele handlowe będą wypadać dwa razy w miesiącu. Oprócz tego 11 marca to dzień odzyskania niepodległości Litwy. Zazwyczaj tego dnia Suwałki przeżywały oblężenie naszych sąsiadów. W tym roku będzie inaczej, bo sklepy będą zamknięte. Zapytani przez Radio 5 Litwini nie widzą w tym problemu. Mówią, że przyjadą na... To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Rzeczpospolita, jak już zadecyduje. No raczej tak, dużo komu będzie. Dlaczego? Czemu, że w niedzielę zawsze wolne, zawsze jeździ. Dobrze, jak ludzi musi, no... Odpocząć? Tak, odpocząć. Nie, no ja przyjadę w drugi dzień tygodnia. Wśród Polaków zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że wszystkim należy się dzień wolny od pracy, inni, że lubią zakupy w niedzielę i ciężko będzie im zmienić nawyki.